Espresso Nowiny 35. Dzisiaj 25 stycznia 2017 roku. Dzisiaj Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki ogłosił, że przystępuje do akcji Ratujmy Samorządy, zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Referendum dotyczyłoby tego, czy jesteś za tym, aby ci, którzy pełnili już funkcje jakieś dwukrotnie w samorządach, mogli w następnych, zbliżających się wyborach startować. To jest pytanie, które ma na celu postawienie tamy kolejnemu skokowi na demokrację w wykonaniu PiS-u. PiS pragnie ominąć zasadę konstytucyjną, aby prawo nie działało wstecz. Chciałby również prawdopodobnie skrócenia kadencji tych samorządów. Czy tak jest, czy nie jest, tak czy owak, my uważamy, że należy bronić zasady demokratycznej, że prawo nie działa wstecz i w związku z tym zbieramy 500 000 podpisów. Namawiamy wszystkich do wstępowania do swego rodzaju koalicji, aby ratować samorządy. Zapraszamy wszystkich. Tak oto wyglądała dzisiejsza konferencja prasowa na Piotrkowskiej przed Urzędem Miasta w Łodzi. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Spotkaliśmy tutaj dzisiaj, aby zaanonsować Państwu naszą kampanię Ratujmy Samorząd. Chcemy bardzo stanowczo sprzeciwić się propozycji Jarosława Kaczyńskiego, która dotyczy ograniczenia tak naprawdę biernego prawa wyborczego w Polsce i spowodowania tego, że obywatele nie będą mogli wybierać tych prezydentów, których życzyliby sobie. Uważamy, że jest to zamach na wolną wolę obywateli. Jest to również niezwykle niebezpieczne rozwiązanie dla przyszłości naszego ustroju, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość de facto usiłuje usunąć z pewnej puli wyboru obywateli najsilniejszych prezydentów, najsilniejszych rywali. Zachowuje się trochę jak w filmie Gladiator Cezar, który bojąc się walczy z gladiatorem na zasadach fair, musiał dźgnąć go nożem w plecy i dopiero potem podjął tą walkę. Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się dokładnie tak samo. Przeciwko temu protestujemy. Protestujemy również przeciw temu, że ta zasada, o której rozmawiamy, jest niezgodna z zasadą konstytucyjną, która mówi, że prawo nie działa wstecz. O ograniczeniu kadencyjności możemy rozmawiać w przyszłości, ale nie teraz. To nie może obowiązywać w ciągu najbliższych wyborów samorządowych. Jako Komitet Obrony Demokracji chcielibyśmy powiedzieć, że ze wszech miar włączamy się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Przy czym akcentujemy to, że jest to kolejny skok Jarosława Kaczyńskiego i jego partii na demokrację w Polsce. W tym wypadku skok na samorządy polega na zmianie, czy na próbie zmiany zasady konstytucyjnej. Przy niedziałającym Trybunale Konstytucyjnym uważamy, że nie ma innego wyjścia, jak tylko rozpocząć akcję zbierania 500 000 podpisów, bo tylko argument masowej akcji może zadziałać tutaj na Jarosława Kaczyńskiego i jego partię. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że my nie zabieramy głosu w tej konkretnej sprawie. My jedynie kwestionujemy to, że prawo miałoby działać wstecz i że już w następnych wyborach mielibyśmy do czynienia z taką zasadą, jaką proponuje teraz PiS. To jest skok na demokrację. Inicjatywa wyszła z Łodzi, natomiast naszym zadaniem jest, naszą misją w tej chwili jest to, żeby ta inicjatywa pojawiła się w całej Polsce. To znaczy wszystkie oddziały regionalne, cały Polski KOD
włączył się w tę akcję, żeby w każdym mieście, miasteczku ludzie zbierali podpisy pod tę inicjatywę. Mam nadzieję również, że nie tylko członkowie czy sympatycy KOD-u będą podpisy zbierali. Myślimy o tym, że włączą się również inne organizacje, stowarzyszenia, że włączą się samorządowcy, ponieważ jest to sprawa, która dotyczy każdego obywatela tego kraju. Dobrze, to od kiedy będziecie zbierać podpisy, gdzie, no i ile czasu macie na ich zbieranie? Rozpoznajemy sprawę, czy możemy już rozpocząć. Wiemy o tym, że 15 osób jest potrzebnych, żeby zawiązał się komitet inicjatywny. Od tego momentu, jak tylko się dowiemy, jaka jest sytuacja prawna, zbieramy podpisy natychmiast, jak szybko tylko możliwe. Natomiast już w tym tygodniu budujemy wielką koalicję, zbieramy zarówno wolontariuszy, jak i chętnych i instytucje zainteresowane kooperacją. Także zapraszamy do kontaktu z nami. Będziemy budowali też jakiś taki sztab tej naszej inicjatywy, który będzie zarządzał sposobem zbierania tych podpisów. Tak naprawdę potrzebujemy tej koalicji, potrzebujemy obywateli, instytucji, które będą popierały tę inicjatywę. Musimy pokazać, że jest nas wielu, bo Prawo i Sprawiedliwość wtedy się zatrzymuje, kiedy widzi, że tak naprawdę wielu obywateli protestuje przeciwko danemu rozwiązaniu, a to jest zamach na wolność jednostki, na wolność wyboru i zamach na nasze samorządy. Proszę się wcisnąć, proszę. Jarosław Kucienik, rzecznik Komitetu Obrony Demokracji w Łodzi. Mirosław Michalski, do wnętrza Komitetu Obrony Demokracji w Łodzi. Jeszcze takie na Agnieszka, a propos zbierania pytanie, rozpowszechniacie też w innych okręgach, tak, w których działa KOD. I to rozumiem, tam też jest wspólna akcja, tak? Ona nie dotyczy. To nie będzie kilka niezależnie. Nie, no wszyscy, będziemy wszyscy zbierać podpisy, że tak powiem, koordynować to akcję. Natomiast to będzie koalicja chętnych. Znaczy każdy może się włączyć, każdy może zbierać, to też nie będzie jakaś formalna. Czy proponujecie taką inicjatywę, ale przyłączyć mogą się wszyscy do tego zbierania podpisów, wszyscy, którzy... Każde ręce do pracy tak. Są bardzo miłe. Mamy nadzieję, że będzie to akcja odskoczona. Mamy przesłanki. Tak. Mieliśmy zainteresowanie w innych regionach województwa. No tak, bo to jest kwestia dotycząca akurat polskiego samorządu. Gdyby prawo miało zostać święte i zadziałać wstecz, to nie będzie się chodziło tylko prezydenta Łodzi. Ja myślę, że mamy do czegoś też mało miejsca. Taka zasada, oni uważają, że z Warszawy wiedzą lepiej niż mieszkańcy na przykład Olsztyna, to jest dla nich dobre. Tak, ja myślę, że to w ogóle ma taki potencjał angażowania mniejszych miejscowości. Długo piastują wybrane osoby, które zdobyły już zaufanie tak, w danej społeczności, to długo potrafią piastować taką opinię. To nie dotyczy, każdej partii, również PiS. Tak. Budujemy wielką koalicję, myślę, że ta koalicja wyjdzie poza wielkie miasto.